szereg placówek, a reforma oświaty, na którą my jako PN mieliśmy wpływu, spowodowała, że mamy tej młodzieży po prostu mniej. Mamy świetną młodzież w Wydziale Trzeborskim, ale oczywiście ten pusty rocznik budził wiele emocji, wiele niestety profili nie można było, tak jakbyśmy chcieli wspólnie z dyrektorami zrealizować, ale podołaliśmy i za to przede wszystkim na ręce obecnych tutaj dyrektorów poszczególnych placówek naszych powiatowych, jak i całego referatu z panią Ewą Borcywką i z panią Markiem Kupisem na czele, chciałbym podziękować, bo nie były to łatwe przygotowania, bo rodzi to bardzo wiele problemów, przede wszystkim finansowych, ale dzięki wspaniałej załodze, dzięki wam, drodzy nauczyciele, jesteśmy w stanie przetrwać ten okres, również jeśli chodzi o edukację i tak zwane pusty rocznik. Jako powiat wielokrotnie podkreślamy znaczenie naszej młodzieży w przyszłości rozwoju powiatu trzeciopolskiego i mówimy o tym, jak mocno wspieramy jako powiat przede wszystkim edukację, inwestycje dotyczące naszych placówek oświatowych. Mówiłem o przygotowaniu kolejnych projektów, które będą realizowane za wielodziesiąt milionów złotych. Tutaj również ukłon w kierunku Rady Powiatu za akceptację tych przedsięwzięć, którym narzucamy wspólnie z zarządem pewien tryb. Już niedługo kolejne bardzo ważne inwestycje w naszych trzech placówkach, czego się niezmiernie cieszę. Ale szanowni państwo, nie byłoby tego wszystkiego bez młodzieży i bez was, drodzy nauczyciele, bo zawód nauczyciela nie jest łatwym zawodem. Nie jest łatwym zawodem, od wielu lat borykacie się z wieloma trudnościami. Ja jako szef samorządu, jako starosta chciałbym państwa zapewnić, że czynimy starania, żeby was wspierać i to na pewno robić będziemy, ale nie wszystkie rzeczy są możliwe z poziomu tego szczebla samorządowego. Wiele rzeczy jest bezpośrednio zależnych od ministerstwa. Ale chciałbym, żebyście to dzisiaj usłyszeli, że my jako powiat stawiamy na edukację, stawiamy na młodzież i stawiamy na przyszłość, bo młodzież to nasza przyszłość. Dziękuję wszystkim za dzisiejszą uroczystość, za przygotowanie. Nagrodzonym za chwileczkę, ale nie zmieni się, cieszę, że możemy dzisiaj dokonać kolejnych awansów, jeśli chodzi o stopnie nauczycielskie. Droga młodzieży, dzisiaj rano, nie ukrywam, mój syn tak przyszedł do mnie i mówi mi: cieszę się, a on mówi: tak, cieszę się, bo to znak, że trzeba odliczać dni do kolejnej wakacji. I dzisiaj rozpoczynamy odliczanie do kolejnej wakacji, a wam życzę, słuchajcie, wszystkiego, wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku szkolnym. Powodzenia. Dziękuję. Uczeń zafascynowany mistrzem i jego potencjałem człowieczeństwa i wiedzy, ale by ten nauczyciel prawdziwie być mistrzem, musimy my jako społeczeństwo stworzyć mu potem podwagi. I to nie tylko materialne, nie tylko organizacyjne, ale także by mistrz mógł być mistrzem i takim wzorem do podziwu, musi go otaczać aura tego mistrzostwa. Aura, która się zasadza nie tylko na kwestiach materialnych, ale też na tym powszechnym społecznym szacunku. Zwłaszcza szacunku ze strony nie tylko społeczeństwa, uczniów i rodziców, ale przede wszystkim na szacunku ze strony władzy państwowej, samorządowej, jakakolwiek, bo ona nie byłaby to ona, ta władza determinuje, czy w imieniu społeczeństwa wyraża tę wolę i ten szacunek kierowany do tych mistrzów, którzy dla nas, dla całego społeczeństwa będą inwestowali w młode pokolenia, a to młode pokolenie będzie miało szansę rozkwitać i konkurować na świecie, być tym zwycięzcą, o którym mówi też to hasło na rolę Garosa.